Witam serdecznie. Dzisiaj po południu zawał na inflacji, ale ta inflacja idzie ostro w dół. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za klikanie we wszystkie linki, które są tam dostępne na dole w opisie i w komentarzu. Klikając w te linki wspieracie rozwój mojego kanału. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zawał na inflacji, ale ta inflacja idzie ostro w dół. Drodzy Państwo, pierwsze dwa wykresy, które dzisiaj przedstawię, pokazują, jak zjawisko dezinflacyjne przekształca krajobraz gospodarki Turcji. Z powodu tego, że poznaliśmy dzisiaj dane dotyczące inflacji dla tego kraju i widzimy, jak bardzo dynamicznie procesy dezinflacyjne zachodzą w tym kraju. Inflacja sięga poziomu 50%, chociaż jeszcze parę miesięcy sięgała 90%. Ten zawał na inflacji staje się po prostu faktem i ta inflacja idzie bardzo, bardzo mocno w dół. Natomiast najbardziej imponujący zawał, bardzo dynamiczny spadek jest na inflacji producenckiej w Turcji, która sięga w ostatnim miesiącu poziomu 62%, kiedy jeszcze parę miesięcy temu sięgała 160%. Więc widać, jak bardzo procesy dezinflacyjne postępują nawet w takiej gospodarce jak w Turcji. I jest to bardzo zbieżne z tym zachowaniem inflacji dla różnych poszczególnych innych krajów. To po pierwsze sygnalizuje globalny spadek popytu, czyli spowolnienie gospodarcze, ale przede wszystkim jaki jest wpływ czynników związanych z zachowaniem cen surowców na inflację, tak inflację producencką, jak i konsumencką. I tutaj żadne inne zjawisko nie występuje, jak tylko przyspieszenie tego zjawiska dezinflacyjnego spowodowane bardzo dużym odchyleniem wcześniejszych wartości od takiej generalnej światowej średniej tendencji, która ma miejsce. No i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi, chociaż już teraz ta inflacja producencka jest na poziomach najniższych od końcówki 2021 roku, więc zawał na inflacji jest bardzo dobrym określeniem na to, jak bardzo ta inflacja idzie teraz mocno w dół w Turcji. No ale dzisiaj początek nowego kwartału, miesiąca na rynkach finansowych powinien teoretycznie prowadzić do wzmożonej aktywności. Część inwestorów buduje swoje portfele, część inwestorów będzie także reagowała na dane makroekonomiczne i na te wydarzenia, o których za chwilę będziemy mówić. Ale w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę także na ciekawostkę, którą obserwujemy teraz na danych makro, ponieważ poznaliśmy dzisiaj dane wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego. Jak widzimy, dla Niemiec pokonały one po weryfikacji skrajnie optymistyczne prognozy. Dla strefy euro także te wskaźniki pokonały skrajnie optymistyczne prognozy, a dla Wielkiej Brytanii były słabe. I teraz czekamy na wskaźnik ISM dla Stanów Zjednoczonych. Jeżeli się okaże, że wskaźnik dla Stanów Zjednoczonych powiela to, co się dzieje dla Wielkiej Brytanii, to będzie to jednoznaczny i fundamentalny czynnik na przykład do tego, żeby pchać cały czas to euro w górę, bo tutaj ta rozbieżność w ocenie jest dość dobra i te wskaźniki mogą sygnalizować jakąś siłę i odporność europejskiej gospodarki względem tej w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście będziemy to także ściśle monitorować. Te dane o godzinie 16 dla Stanów Zjednoczonych są naprawdę bardzo istotne i warto je monitorować. Natomiast ten czynnik, który teraz rozpala nas wszystkich, to wiadomości z weekend o cięciu bardzo mocnym produkcji ropy naftowej przez OPEC. Jak widzimy, początek sesji amerykańskiej, nagrywam ten materiał nieco po godzinie 14, cały czas ropa jest nad poziomem $80. Zobaczymy, czy ona się utrzyma. Ta luka, która powstała dzisiaj na weekendzie, jest utrzymywana, jest wzmacniana i będzie tworzyła teraz potężne wsparcie i te okolice $75, które prędzej czy później znowu będą testowane, ale będą wyznaczały nam, jak ważny jest to teraz z technicznego punktu widzenia poziom, a jak wiemy bardzo dobrze, są to także okolice, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, więc naprawdę jest teraz szansa, jak była jeszcze parę tygodni temu szansa na wybicie dół, teraz jest szansa na wybicie górą z tej konsolidacji, która od grudnia trawi rynek ropy naftowej. Jak zobaczymy, jakie są kontrybucje popytu i podaży na ropie naftowej, to widzimy, te siły się równoważą i to jest jeden z tych głównych powodów, dlaczego ropa naftowa nie chce się odbić, nie chce rozpocząć jakiegoś większego ruchu albo w górę, albo w dół.
Czy zachowanie OPEC doprowadzi do tego, że będzie pretekst do ruchu w kierunku 100 dolarów? Będziemy to bardzo, ale to bardzo uważnie śledzić. Jak powiedziałem dzisiaj o poranku, jednym z takich celów, jeżeli oczywiście te działania OPEC mają na celu działania geostrategiczne, geopolityczne, wywołania jeszcze bardziej przedłużenia w czasie inflacji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jak widzimy na tym wykresie, to przełożenie zachowania ropy naftowej na inflację w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wyraźne i bardzo silne w poprzednim roku, to także być może podwyższenie tego, co się dzieje na ropie naftowej, tej ceny ropy naftowej, może się przełożyć także na negatywne konsekwencje dla japońskiego bilansu handlowego. To jest kolejny sprzymierzeniec Stanów Zjednoczonych. Dlatego moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że te decyzje, które w nocy były, mają przede wszystkim podłoże geopolityczne, geostrategiczne, a nie takie związane przede wszystkim z utrzymaniem przychodów z ropy naftowej. Ale oczywiście wiele może się wydarzyć. Jak widzimy, sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam jeszcze raz do tych specjalnych, dodatkowych raportów, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu. A tam pod tym linkiem jest specjalny materiał o tym, czy to koniec spadków na ropie naftowej. Czy to naprawdę będzie, czy już przeżyliśmy dno na ropie naftowej. Czy naprawdę Fed zacznie obniżać stopy procentowe i co nam mówią bieżące wskaźniki makroekonomiczne, gdzie jesteśmy w cyklu gospodarczym teraz na chwilę obecną. Zachęcam jeszcze raz, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Inne surowce, na które warto zwrócić uwagę, to złoto, srebro, miedź, ponieważ od kilku dni tworzy się konsolidacja, która na niektórych surowcach przypomina formację trójkąta. Zwykle jest to formacja zapowiadająca tendencję wzrostową, ale jesteśmy także też, myślę, w kluczowym momencie, ponieważ przełożenie zachowania amerykańskiego dolara na surowce powinna być także dość dobrze widoczna. Jeżeli dodatkowo do amerykański dolar, który by się osłabiał, byłby wzmacniany spadkami realnych stóp, rzeczywistych stóp procentowych i tych rynkowych stóp procentowych, to prawdopodobieństwo ruchu w górę na surowcach będzie silnie wzrastać, plus jeżeli się okaże, że naprawdę rynek widzi ożywienie gospodarcze i pozytywne konsekwencje potencjalnego zatrzymania cyklu podwyżek stóp procentowych. Więc naprawdę radzę obserwować zachowanie złota, srebra, miedzi, a nawet na platynie widać to samo. Jakie są na chwilę obecną na początku sesji amerykańskiej oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej? Ta implikowana stopa procentowa, ta zmiana jakoś nie jest zbyt duża, obserwowana dzisiaj od samego początku sesji w Europie. I dla stóp dla Stanów Zjednoczonych, i dla stóp dla strefy euro jakoś tak nie widać jakichś dużych zmian tych oczekiwań co do tego, jak mogą się kształtować stopy procentowe, a rynkowe stopy procentowe wraz z napływem inwestorów amerykańskich mamy spadki rentowności, wzrosty cen, czyli rynek daje nam sygnały, że tak jakby lekceważył te wzrosty ceny ropy naftowej. Czy to się okaże prawdą, czy zachowanie rynku amerykańskich obligacji naprawdę będzie dobrze przewidywał przyszłość. Będziemy to także bardzo ściśle śledzić i jeszcze raz przypomnę, że rentowności w okolicach 3,45 oznaczają, że rynek także amerykańskich obligacji walczy o średnią 200 sesyjną. To ma bardzo duże znaczenie. Sam euro-dolar widzimy, że okolice 1,0930 to jest miejsce, jest wyznaczone przez analizę techniczną, a dzisiaj widzimy od samego początku sesji wzrosty euro-dolara, czyli osłabienie amerykańskiego dolara, i te dane o 16 mogą dodatkowo wzmocnić tą tendencję, a gdyby tak się stało, będzie to oznaczało, że rynek lekceważy negatywne konsekwencje tego zachowania ropy naftowej z ostatnich godzin. Indeksy giełdowe, jeżeli dzisiaj utrzymamy standard ten pór nad poziomem 4100 punktów, będzie to optymistyczna wiadomość. Widzimy, że spadek rynkowych stóp procentowych od razu przekształca się w to, że spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych zachowują się lepiej niż spółki z szerokiego rynku z indeksu Standard & Poor's. To naprawdę jednoznacznie wskazuje na to, jakie jest duże znaczenie zachowania rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli będziemy świadkami naprawdę oczekiwań na spadki stóp procentowych, to znowu Nasdaq będzie się zachowywał zdecydowanie lepiej niż Standard & Poor's i warto być tego po prostu świadomym. A jeżeli
Zobaczymy, jak zachowują się w ostatnich miesiącach spółki z indeksu Eurostoxx 600 i szeroki rynek Standard & Poor's. To okazało się, że marzec był pierwszym od października miesiącem, kiedy spółki europejskie przegrały, ale nieznacznie. Natomiast warto zauważyć, że te tendencje na euro-dolarze także powodują, że spółki europejskie zachowują się lepiej niż te w Stanach Zjednoczonych. Warto być tego po prostu świadomym. I najlepiej to widać na indeksie DAX, który jest na tegorocznych maksimach. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby ruszyć w kierunku maksimów wszechczasów, żeby je zaatakować. Po prostu spółki ewidentnie mają ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. Początek kwartału, jeżeli przyniesie wzrosty, to będzie to dobra wiadomość. Plus widzimy ożywienie popytu na Bitcoinie, znowu próbę zaatakowania ostatnich oporów. No i jak wiemy, w ostatnich tygodniach dość często Bitcoin konsolidował się w bardzo podobnej formie, dlatego też moim zdaniem brak ochoty na jakieś mocniejsze, głębsze spadki sygnalizuje, że to jest tylko półka przed następnym wypchnięciem Bitcoina na wyższe poziomy. Daje około 70% prawdopodobieństwa, że będziemy wkrótce świadkami następnej fali wzrostowej cen Bitcoina. I na koniec polskie aktywa, ponieważ dzisiaj także przeżyliśmy dyskontowanie danych makroekonomicznych o wskaźniku PMI dla polskiego sektora przemysłowego. Dane były ciut gorsze niż to miało miejsce w lutym, ale były lepsze niż zakładały prognozy, więc moim zdaniem generalnie są neutralne. Wskaźnik sygnalizuje lekkie ożywienie gospodarcze, ale cały czas jesteśmy na poziomach recesyjnych dla całego sektora. Natomiast jakoś nie widać większej reakcji na polskich aktywach, które posiłkują się przede wszystkim zachowaniem euro-dolara. Stabilizację widać na polskich obligacjach, rynek złotego, im więcej Amerykanów, tym pokazuje większą siłę krajowej waluty i zobaczymy, gdzieś zakończy sesję giełda papierów wartościowych. Jeżeli indeks WIG20 przebiłby poziom 1800 punktów, to naprawdę będzie następne techniczne zaproszenie do wzrostów, do ataku na ostatnie maksima i psychologiczny poziom 2000 punktów. Moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że tak będzie, jeżeli oczywiście nie zajdą żadne inne negatywne czynniki, które są teraz bardzo trudne do przewidzenia. Także makroekonomia i perspektywy stóp procentowych także działają na rzecz polskich akcji, ale przede wszystkim w tym roku na rzecz polskich obligacji. I jeszcze raz, drodzy Państwo, przypominam, tam na dole jest specjalny link, który jest w opisie i w komentarzu, dotyczący tego, czy to koniec spadków cen ropy naftowej, o perspektywach co do ropy naftowej, o tym, czy Fed zacznie obniżać stopy procentowe i jaka jest na to naprawdę szansa, oraz o to, co nam mówią teraz wskaźniki makroekonomiczne. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.